Dzień dobry. Dzisiaj wykonamy sobie taką podstawkę na kwiatki. Podstawka jest wykonana z drewna, z kantówek drewnianych o rozmiarze 25 na 25 mm. To są takie dwa elementy, które łączą się na zakładkę. Po dzisiejszych warsztatach każdy będzie umiał zrobić w domu taką właśnie podstawkę na taki kwiatek, jaki ma. Będą nam potrzebne kantówka, w naszym przypadku 25 na 25 mm. Piła oczywiście do cięcia. Tu piła płatnica, tutaj grzbietnica, co kto ma w domu, można użyć. Kołki do drewna, znaczniki do kołków, wkrętarka lub wiertarka, wiertło do drewna, oczywiście ołówek, klej do drewna, papier ścierny do wykończenia powierzchni, kątownik, przymiar, ściski do drewna, młoteczek, my tu posiadamy jeszcze drewniany, jeżeli trzeba było puknąć, żeby nie uszkodzić. Oraz jeżeli będziemy chcieli wykończyć lakierem, to lakier oraz pędzel. Na początku musimy sobie zmierzyć średnicę naszej doniczki, tudzież osłonki. W tym wypadku jest to około 20 cm. My sobie zostawimy trochę jeszcze luzu. Może będziemy chcieli jakoś trochę szerszą wstawić sobie doniczkę, osłonkę, więc zrobimy sobie 22 cm. Więc tak, oczywiście wybieramy sobie jakąś ładną kantówkę, która nam się podoba. Na początku wytniemy sobie nogi i odmierzamy sobie pół metra. I później za pomocą kątownika pod kątem prostym odkładam sobie linię naszego pierwszego cięcia. I sugeruję, żeby sobie wyciąć pierwszy kawałek, ponieważ możemy wyciąć mniej lub więcej i dopiero od tego pierwszego wyciętego kawałka odmierzać kolejne nóżki. Wtedy nawet jeżeli coś się pomylimy, no to będą takiej samej wielkości. Ja do cięcia sobie przygotowałem tutaj taką deseczkę, na której zamontowałem skrzynkę uciosową. Oczywiście możemy sobie wyciąć to ręcznie, bez żadnej takiej skrzynki, no ale wiadomo, że ona gwarantuje nam, że to cięcie będzie prostsze. I za pomocą piły naszego wyboru, co kto ma, wytniemy sobie pierwszy element. Jeżeli ktoś nie ma takiej skrzynki uciosowej, to możemy sobie na jakiejś kawałku deseczki przykleić lub przykręcić taki kawałek kantówki lub jakiegoś elementu pod kątem prostym oczywiście, starając się, żeby tutaj kąty nam się zgadzały. I wtedy za pomocą takiej prowadnicy uda nam się wyciąć prościej niż z ręki. No chyba, że ktoś jest bardzo zdolny. Już mamy te cztery elementy, to będą to cztery nasze nogi. Tak, teraz się skupimy na tych elementach poprzecznych. Jako, że zmierzyliśmy około 20 cm ma średnica tej doniczki, więc odmierzamy sobie 22 cm. Oczywiście za pomocą kątownika rysujemy sobie linię. Wycinamy. Więc tak, żeby zrobić naszą zakładkę, taką jak w tym kwietniku, musimy do tych elementów dokleić jeszcze z obu stron w ten sposób. O! Po dwie kantówki, zostawiając taką przestrzeń na tą, która będzie wchodziła w zakładkę. Jeszcze musimy zaznaczyć sobie środek naszej tej poprzeczki, czyli wyznaczymy sobie dwie linie. Trasujemy sobie dwie linie, które od brzegów, od narożników tej naszej kątówki i będziemy wiedzieli, gdzie jest środek. OK. I teraz musimy wyciąć sobie
po dwa elementy, które będą robiły nam zakładkę. Potrzebujemy cztery takie elementy. Zaznaczamy i wycinamy. I wycinamy kolejny element. Teraz musimy skleić te elementy w taki oto kształt, zostawiając tutaj przestrzeń na drugą poprzeczkę. Kleju nie za dużo, on i tak nam wypłynie. Oczywiście klejem do drewna kleimy, typu Wicol. I składamy te elementy. Nie martwimy się o to, że jeszcze one nie są równe na brzegach. Musimy wytrzeć zresztą ten klej przed jego zaschnięciem, ponieważ po zaschnięciu możemy już tylko mechanicznie go usunąć. Możemy teraz użyć, jeżeli ktoś ma ścisków. Zostawiamy do wyschnięcia, w zależności ile producent podaje. Dobrze, mamy już te dwa elementy sklejone. Więc te dwa elementy będą tworzyły ten element. Tutaj możemy sobie wcisnąć. Jeszcze jak przeszlifujemy te boki papierem ściernym, to te elementy powinny łatwiej nam się złączyć. Ale na razie skupimy się na tym, żeby je przyciąć do odpowiedniej długości. Teraz od tego elementu, od środka, musimy sobie odłożyć. Mówiliśmy, że to będzie 22 cm. Więc po 11 cm w obie strony. Oczywiście za pomocą kątownika rysujemy linię cięcia. Teraz przycinamy dlatego trochę dłuższe te elementy zrobiliśmy, żebyśmy mogli później przyciąć je na prosto, żeby w przypadku pomyłki przy pierwszych cięciach, żeby te dwa elementy były równo przycięte. Będzie to łączone w ten sposób. Dzięki temu to będziemy mieli ładną linię. I przycinamy drugi element. Teraz użyjemy jeszcze tutaj, jak widzicie, zostały jeszcze znaki po ołówku. Ja to teraz trochę przeszlifuję na papierze ściernym. Gdzieś tu mam przygotowaną też zawczasu. Nakleiłem sobie na kawałek płyty papier. Bodajże 120 i przeszlifuję sobie boki tego naszego elementu, ponieważ po sklejeniu już tutaj z nóżkami w ten sposób za pomocą kołków ciężko już będzie to szlifować na płasko. Możemy teraz zabierać się za wiercenie otworów na kołki. Teraz musimy zdecydować, na jakiej wysokości będziemy wiercili otwór. Tutaj docelowo będzie ta poprzeczka i na tej części będzie stał kwiatek. Tutaj sobie zaznaczam bardzo leciutko, gdzie to będzie, ok, żebym potem mógł to przymierzyć. I to samo robię na wszystkich nóżkach. Teraz na tych elementach poprzecznych musimy w tych miejscach wyznaczyć sobie środek. Będziemy łączyli z każdej strony na jeden kołek. Wyznaczamy przekątne tego naszego elementu. Jednego z tych dwóch, tego górnego. Ok. I to samo robimy z drugiej strony. Kołki mają 28 mm długości, więc akurat w tym wypadku możemy sobie połowę tej odległości wywiercić i w tym naszym elemencie tutaj. Żeby wiedzieć, ile wywiercić, możemy sobie kołek do połowy mniej więcej przyłożyć do wiertła i taśmą, którą ja zaraz sobie tu wyjmę, zaznaczyć sobie na wiertle, do którego momentu mamy wywiercić otwór. Oczywiście zaznaczamy sobie minimalnie głębiej niż połowa, żeby ten kołek nam po wywierceniu otworu wszedł luźno tam w ten otwór, żebyśmy nie mieli problemu. No jak widać, nie przewierca się, jeszcze trochę zostanie miejsca.
Ważne jest przy wielceniu, żebyśmy się starali, żeby trzymać, ja tu będę tak z przesadą pokazywał, żeby nie trzymać wiertła tak, tudzież tak, żeby się trzymać prostopadle tutaj do naszego podłoża. Wiadomo, bo potem kołek będzie krzywo siedział w materiale i nóżka będzie się krzywo trzymała. Oczywiście w tym elemencie nie martwimy się, że za daleko wiercimy, bo jeszcze dużo, mamy bardzo dużo zapasu. Przechodzimy na drugą stronę. Teraz, żeby przenieść te miejsca, gdzie powinniśmy wywiercić w naszych nóżkach, ja tutaj mam taki znacznik miedziany. On jest do kupienia we wszystkich marketach budowlanych. Zasada jest bardzo prosta. Wkładamy sobie w otwór nawiercony taki znacznik i po prostu przykładamy sobie w miejscu, w którym chcemy wywiercić otwór. Przyciskamy i jak widać, tutaj mamy już dokładne miejsce, gdzie będzie ten nasz pierwszy kołeczek. Warto sobie też zaznaczyć w jakikolwiek sposób, która nóżka do którego kołeczka idzie. Więc tak, teraz zaznaczyliśmy już w tych elementach, gdzie mamy otwory na wiercenie, więc wiercimy te otworki. Jeden gotowy. Bierzemy sobie teraz kołeczki, żeby jeszcze sprawdzić, czy całość się zmieści, te kołka. O, tu nawet luźno. Dobra. Okej. O, tutaj trochę ciaśniej. Widzę, że tutaj bez klejenia by się nie obyło. O, dobra. I widzimy, ten element już czeka na sklejenie. Więc przechodzimy do klejenia. Jako, że to jeszcze będzie musiało trochę sobie wyschnąć, bierzemy sobie te dwa elementy, klej do drewna. Ja sobie tak mniej więcej przyłożę mało kleju, trochę do środka dam. Po przeciwnej stronie też trochę. Ok. Jeszcze ten kołek wyciągnę. Jako, że on tam luźno siedzi, i go wkleję do środka. I składamy te dwa elementy. Pewnie trochę kleju nam wycieknie. O, akurat nie wycieka za dużo. Dobra, pamiętamy, wycieramy ten klej. Staramy się od razu wytrzeć ten klej. I analogicznie postępujemy z drugą stroną. Elementy już nam wyschły. O, pierwszy element. Oraz drugi. Tak to wygląda. Teraz możemy połączyć je w ten sposób. To ja jeszcze trochę sobie tutaj papierem ściernym tutaj, żeby nam łatwiej weszły jedno w drugie. Tutaj mam papier ścierny. Przyszlifujemy. Trochę przeszlifowałem te elementy, żeby nie było widać śladów ołówka. W zależności jak kto ma potrzebę, to szlifujemy te elementy dokładnie, lub jeżeli wolimy bardziej surowy wygląd, to zostawiamy to jak jest. Składamy, jak widzimy już teraz, jak wyszlifowałem tutaj bardziej dokładnie, to te elementy pasują do siebie. Jeżeli ktoś chce, może wyszlifować sobie to powierzchnię jeszcze dokładniej i pomalować lakierem, żeby zabezpieczyć przez wilgocią. Wiadomo, tutaj będziemy podlewali te kwiatki, więc może coś się wylać, drewno może nam zawilgotnić trochę. O, wstawię tutaj, żeby ładnie pokazać efekt naszej pracy. Więc to wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na kolejnych warsztatach.